Okej, dzień dobry. indukcji porodu, a przede wszystkim o odczarowaniu tej indukcji. Za chwilkę Natalia do nas dołączy. Czekaj, czekaj, czekaj. Jestem. O, jesteś. Po nocy? Nie, ale po trzech dniówkach pod rząd, więc... O, czyli prawie jak po nocy. Chyba dla mnie gorzej, ja wolę nocki ogólnie. Okej. Dzisiaj z nami jest Natalia Dereń, która jest położną sali porodowej. Za chwilkę nam powiesz o sobie. Pracujesz w Gdańsku, w dwóch szpitalach? Tak, Czy coś to znaczy w pomieszczone? Gdańsku w jednym i w Kartuzach. No właśnie, i ponieważ od jakiegoś czasu gdzieś tam jesteśmy w kontakcie też instagramowym, mam nadzieję, że w końcu na żywo też będzie okazja się złapać. Ja mam takie wrażenie, że temat związany z indukcją porodu jest bardzo, bardzo taki ciężki i trudny dla kobiet. Kobiety są trochę straszone. Nawet nie wiem, czy przez personel medyczny, co może przez historię, czasem też przez niektóre informacje na temat badań naukowych, tak, że oksytocyna na przykład syntetyczna jest taka, powoduje to, a oksytocyna endogenna, naturalna jest taka. I tak bym chciała tą indukcję z Twojej perspektywy właśnie jako położnej, która też pracuje na sali porodowej, odczarować. Pytań, jak wiesz, było bardzo dużo różnych, ale mi głównie zależy o odczarowaniu już samego porodu, który się już rozpoczął, jest na tej indukcji, że ten poród też może być aktywny, też może nie musi być porodem leżącym, że można naprawdę wiele zrobić, bo właśnie często też padają informacje, no ja nie mogłam, bo poród był indukowany. Jasne, ja też pisałam jakiś czas temu post na ten temat, bo trafiła mi się właśnie pacjentka, no moja koleżanka i super ten poród nam poszedł, zgodziła się na zrobienie zdjęć, żebym właśnie mogła udostępnić, że naprawdę ogranicza nas tylko występowanie przewodów, no niestety. I jakby indukcja jest z jakichś wskazań zawsze, nie? Coś się dzieje, jak ciąża jest czymś powikłana, albo w ogóle nie dochodzi do porodu, więc musimy mechanicznie uruchomić właśnie, musimy uruchomić te mechanizmy prowadzące do porodu. Więc co też warto podkreślić, zaczynamy od preindukcji, od przygotowania szyjki macicy na tą indukcję. Metod preindukcji jest kilka i tak samo indukcji porodu jest kilka, ale najbardziej popularną metodą preindukcji jest zastosowanie cewnika Foleya doszyjkowo. Badania wykazały, że ma największą skuteczność. Ja też pisałam pracę magisterską na temat metod preindukcji porodu i jak później dalej postępuje i czy jest jakiś wpływ, czy jest jakiś wpływ czynników środowiskowych, czy diety, czy przebytych ciąż porodów. No i rzeczywiście cewnik Foleya miał najwyższą skuteczność, jeżeli chodzi o później kontynuację i o poród drogami natury. Także to jest naprawdę dobra metoda. I co też ważne, no przy tym przede wszystkim aktywność. My wszystkie pacjentki, ja teraz pracuję właśnie na patologii ciąży, my wszystkie pacjentki zachęcamy do aktywności. Więc to, co ty Iza robisz, pacjentki po prostu po spotkaniach z tobą, wirtualnych, na żywo i tak dalej, naprawdę mega, super. Polecam bardzo, bo świadomość tego, że poród to ruch, i od początku, nawet już jak macie panie założony cewnik Foleya doszyjkowo, a tutaj przy okazji powiem, że ten cewnik jest właśnie założony do szyjki, czyli wypróżniamy się normalnie, załatwiamy się normalnie, wszystko robimy normalnie. On jest w szyjce macicy, także on oprócz tego, że no coś tam nam wystaje, on niczego nie zmienia. Tak, wręcz chodzenie z tym cewnikiem będzie wskazane niż samo leżenie. Dokładnie, dużo bardziej. Jakby po założeniu cewnika Foleya musimy też sprawdzić, jak się czuje nasze dziecko. Więc po założeniu cewnika jest godzinny, czy w różnych ośrodkach jest troszkę inaczej, ale zazwyczaj dłuższy zapis KTG, żebyśmy sprawdzili, jak po prostu, no wiadomo, wszystko musi być bezpieczne i dla matki, i dla dziecka.
Też jeżeli odpływają już wody, no to nie zakładamy tego odtywnika foleja, wtedy stosujemy inne metody preindukcji porodu, głównie prostaglandynę. Także wszystko jest też dopasowane do tego, jaka jest sytuacja kliniczna, ale najczęściej jest to cewnik foleja, z którym już jesteśmy aktywne i to jest w ogóle według mnie podstawa. Pod prysznic spacerujemy, kłócamy, bo robimy wszystkie możliwe aktywności i on wtedy pracuje i taka jest jego rola. No tak, to działa trochę tak jak taka malutka główka dziecka, która naciska. Dokładnie, dokładnie. I już możemy tutaj odczuwać skurcze. I czasami jest tak, że ten cewnik wystarczy, że nie podajemy dalej oksytocyny, ponieważ ta czynność jakby sama się rozkręci dzięki temu cewnikowi, dzięki naszej aktywności. Jeśli nie dochodzi do tego, a cewnik zrobił swoją robotę, że tak powiem, czyli mamy już rozwarcie, no to następnego dnia zazwyczaj po dobie właśnie od założenia cewnika pacjentka jest skierowana na indukcję porodu i tam podłączamy oksytocynę. I teraz tutaj, czy ja zawsze walczę troszkę z tym mitem, że indukcja boli bardziej. Ona boli bardziej przy niektórych metodach i jakby przy niektórych sytuacjach klinicznych. Bo jeżeli odpływa nam płyn owodniowy, nie ma możliwości założenia prostaglandyn z różnych też względów, bo nie zawsze mamy taką możliwość, to podanie oksytocyny jest jedyną jakby możliwością i szansą na ten poród. Wówczas to będzie mocniej bolało, bo my zaczynamy z wyższymi dawkami, niż jakby to się rozpoczynało z kurczami przepowiadającymi i trochę, no, ty na pewno też wspominałaś o tym, jak to działa, że ból, ale to jest taki cały łańcuszek, że jednak my endorfiny i relaksujemy cię, a jak to jest sam ból i nie mamy czasu na cały ten łańcuch, no to rzeczywiście to jest, wydaje mi się, że to jest jedyna sytuacja, kiedy indukcja porodu będzie bolała mocniej niż poród naturalny. Ale też musimy powiedzieć o tym, zwłaszcza jeżeli są to panie, które rodzą po raz pierwszy, nie mają doświadczenia porodu, to też nie mają po części porównania, jakby to były, gdyby te skurcze jednak pojawiły się naturalnie, czy one też by nie były dla tej kobiety odbierane boleśnie. No bo porównywać możemy w sytuacji, kiedy na przykład pierwszego malucha żeśmy sobie udało nam się urodzić naturalnie, a w drugim mamy porównanie podania oksytocyny. Natomiast w momencie, kiedy my rodzimy po raz pierwszy, to tak naprawdę nie wiemy, czy to jest ten bardzo bolesny rodzaj bólu, bo jest podana oksytocyna, czy być może moje odczucia subiektywne byłyby dokładnie podobne, gdyby tej oksytocyny nie było. Tak jak mówisz, i ja bardzo czekam, bo wiem, że są jedne badania prowadzone na temat skali bólu porodowego w Polsce. I ja bardzo na to czekam, bo nie ma jakby skali bólu do określenia. Mam nadzieję, że zespół uda się zrobić te badania i że to wyjdzie i że naprawdę uda się coś takiego zrobić. Ale też druga sprawa, jak pani rodzi drugi raz, nie wiem, czy ty też to zauważyłaś, ale jak dochodzi do skurczu bez oksytocyny, pani przyjechała do porodu, to mówi, że do tej pory było ok, ale teraz ja już sobie wszystko przypomniałam, ja nic nie pamiętam, a teraz wszystko sobie przypomniałam. Jest taki atak paniki troszkę i ona do czasu, kiedy my jej nie uspokoimy, nie uda nam się jakby sprowadzić troszkę na ziemię tego wszystkiego, tych emocji i tego przypomnienia sobie, a nasza głowa potrafi wszystko jeszcze zmaksymalizować, no to też jest, że to mocniej boli, bo wszystko, tak jak wszyscy podkreślają, najważniejszy też przy porodzie jest oddech, ruch i oddech. Dla mnie nie ma lepszych metod łagodzenia bólu porodowego, to są dwie najlepsze. I jeżeli my uspokoimy i naprawdę podejdziemy do tych skurczów, tak, no ciężko powiedzieć logicznie i ciężko powiedzieć racjonalnie, bo to wszystko jest trudne. I to kiedyś taka starsza położna mi powiedziała, że poród dlatego boli, żebyśmy w krzakach same nie rodziły, tylko potrzebujemy tego wsparcia, potrzebujemy drugiej osoby i potrzebujemy czuć się troszkę zaopiekowane. No więc gdybyśmy mogły racjonalnie do tego podchodzić, to byśmy pewnie sobie same rodziły w domu i sobie jakby ten poród nie byłby owiany tyloma mitami, historiami i jakby mitami też przede wszystkim. Także no, clue jest takie, że poród boli, ale ciężko ocenić, jakby ciężko samemu ocenić, czy to mnie boli bardziej, niż gdybym miał oksytocynę bądź nie miała.
No właśnie, tak. Poza tym też musimy pamiętać o tym, że ból nie musi być tożsamy z cierpieniem, bo to są też dwie różne rzeczy. Ja zawsze też porównuję, no jednak ten ból do tego, że jak chcemy na siłowni zrobić sobie mięsień, to też nas to kosztuje sporo wysiłku. To jest mięsień, macicy jest największym, najsilniejszym mięsiem i po prostu to, co czujemy, wynika z jego kurczenia się. Ale powiedz jeszcze, Natalia, też jaka jest różnica, dlaczego jest tak, że niektóre kobiety właśnie mają tutaj decyzję o tej preindukcji cewnikiem Foleya, a niektóre są wysyłane na prostaglandynę? To zależy od dojrzałości szyjki macicy. To znaczy, jeżeli chodzi tutaj o prostaglandyny i o cewnik, to przede wszystkim o odpływanie płynu owodniowego. Bo jeżeli odpływa płyn owodniowy, my nie mamy możliwości zastosowania cewnika Foleya. Jeżeli szyjka jest zamknięta, też nie mamy możliwości zastosowania cewnika Foleya. Więc przy tych, wydaje mi się, to są dwa najważniejsze powody, dla których na przykład nie stosujemy cewnika, tylko prostaglandyny. Czy indukcja porodu zawsze musi być poprzedzona preindukcją porodu? Nie zawsze, ponieważ jeżeli szyjkę mamy dojrzałą, i tutaj wracam właśnie, szyjkę się ocenia w tak zwanej skali Bishopa. Tam się ocenia 5 parametrów i jeżeli szyjka jest dojrzała na tę oksytocynę, to nie ma potrzeby zastosowania preindukcji porodu. Ta preindukcja porodu ma przygotować szyjkę właśnie na oksytocynę. Jakby mają trochę bardziej sprowadzić do tej dojrzałości wrażliwości na oksytocynę. Jak wygląda, też mamy takie pytanie, ale właśnie ta podaż prostaglandyn, czy to jest podaż dożylna, doszyjkowa, To jest no, wiele podaż kobiet jeszcze nie dożylkowa wie, i tak? to są albo żele, albo takie, jak to nazwać, takie, tak zwane tasiemki, czyli ja nie wiem, jak to nazwać, to, Pokarmki. tak, ale jest to po prostu taki sprzęt, który zakładamy do przyszyjkowo, no nie doszyjkowo, tylko przyszyjkowo i tak samo żel. Więc to jest najczęściej w formie żelu albo tych tasiemek. Czy na przykład poród, który mamy już tą gotowość taką szyjkową do porodu i on zaczyna, ta indukcja zaczyna być od oksytocyny, czy jest szansa, że po jakimś czasie po podawaniu oksytocyny dożylnie, tą oksytocynę odłączymy i kobieta urodzi na swojej czynności skurczowej, czy raczej widzisz, że jednak już ta oksy będzie szła do końca? Raczej oksytocyna będzie szła do końca. My czasami robimy tak, no bo też to nie. Oksytocyna jest podawana w pompie infuzyjnej, czyli jest taki sprzęt przy łóżku porodowym, do tego zainstaluje się strzykawkę z roztworem oksytocyny i tutaj w zależności od ośrodka jest różna ilość tego płynu, do tego jest dopasowana różna ilość przepływu. I my zaczynamy od bardzo małych dawek tej oksytocyny. Jeżeli te małe dawki wystarczają, my staramy się nie powodować takiej hipertonii, że co chwilę mamy skurcze, te skurcze trwają nie wiadomo jak długo. Naprawdę nasze działanie zawsze ma na celu dopasowanie się do jak najbardziej naturalnego rytmu. Nam bardziej zależy na samym wywołaniu tego porodu i później podtrzymaniu wystarczających skurczów mięśnia macicy. Czyli może być tak, że ta oksytocyna będzie leciała naprawdę w ilości pół mililitra na godzinę. Więc to będą pojedyncze kropelki i to wystarczy tej pani. Ja zawsze też tłumaczę pacjentkom, że to jest mniej więcej tak, że mamy taki pojemnik jakby z wodą i tam jest spławik, bo mój tata wędkuje, więc jakby to mi łatwo porównać. Sprawdzał, tak, zawsze sprawdzał te spławiki. I my po prostu my chcemy dolać, bo pacjentki mają już swój poziom oksytocyny. My mamy endogenną oksytocynę i po prostu, jeżeli poród się nie zaczął, to mamy jej troszkę za mało. Albo mamy wskazania do tego, żeby naprodukować jej trochę więcej, żeby przyspieszyć to, co my byśmy w dłuższym czasie same zrobiły. I my po prostu chcemy dolać tej oksytocyny, dlatego ja też wysyłam panie z cewnikiem pod prysznic, mówię, wyjazd tutaj z patologii myślami i też produkować samemu. Także to wszystko możecie też panie same robić i chcemy po prostu dolać na tyle tej oksytocyny, żeby ten spławik przekroczył tą magiczną granicę nazywaną rozpoczęcie porodu. Więc jeżeli wystarczy nam kilka kropel, to
no nie ma wskazań, żeby robić to dalej. Jeżeli poród postępuje, to nie ma powodu do tego, żeby zwiększać ten przepływ. Ale no jest tak, że nie, zazwyczaj jest tak, że nie musimy dochodzić do maksymalnych dawek, ale musimy podtrzymywać tę podawaną dawkę. Czyli to ciężko jest uzyskać taki efekt, że my podamy pewną ilość oksytocyny i to się utrzyma. Ale często bywa tak, że jest na przykład tak zwana nieudana indukcja porodu. I pacjentka na przykład w nocy, w ciągu dnia miała indukcję porodu, dwie pompy, trzy pompy, wraca, bo się nic nie zmieniło, a w nocy wraca ze swoją czynnością skurczową. Ile takich prób można zrobić? Bo to często też Pani o to pytają, w sensie, że dzisiaj dajemy, jest wlew, nic się nie dzieje, odłączamy Panią, idzie sobie spać. Przez jaki czas taką sytuację, no pewnie jest to jak zawsze wszystko indywidualne i w zależności od wskazań, ale mniej więcej ile takich prób może być? Znaczy maksimum z rekomendacji to jest tydzień i różnie to opisują, bo na przykład niektórzy zalecają przerwy między indukcjami, czyli na przykład w poniedziałek mamy indukcję, we wtorek nie mamy, w środę znowu mamy, a niektórzy codziennie, więc to tak jak mówisz, to wszystko zależy tak naprawdę od stanu klinicznego pacjentki, bo czasami trzeba będzie to robić do skutku. Więc nie można mieć tej przerwy. Nam już zależy na tym, jakby są wskazania do tego, żeby ten poród zakończyć i najbezpieczniejszą drogą dla tej sytuacji jest poród drogą pochwową. A czy zdarzyło Ci się w Twojej praktyce, że w ogóle pomimo podawania tej oksytocyny, zwiększania dawek, mimo wszystko to ciało nie ruszyło, poród się nie rozpoczął i co wtedy? Wtedy jest wskazanie do cięcia cesarskiego, brak postępu porodu indukowanego. No, nie damy rady czasami, nie? Ale dobra, wracamy do porodu, który się rozkręcił na oksytocynie. I to jest często to, co kobiety gdzieś tam mówią, że no właśnie, wiadomo, że jak oksytocyna, to idzie ciągły zapis KTG, ale dzisiaj też wiemy, że ciągły zapis KTG, nawet jak jest na kablach, to nie musi aż tak bardzo ograniczać tej ruchomości kobiety. Czy ta ruchomość, pomimo tego, że ten poród jest indukowany, czy dlatego, że się nie zaczął, czy dlatego, że są medyczne wskazania, no zapewne możesz mówić tylko o swojej praktyce, ale myślę, że też nigdzie nie ma takich przeciwwskazań w żadnej dokumentacji medycznej, w żadnych rekomendacjach, że poród indukowany czy poród pod zapisem KTG nie może być prowadzony w sposób aktywny. Oczywiście, że nie. I ja bardzo zachęcam wszystkich, niezależnie od tego, gdzie rodzą, z kim rodzą i jak rodzą, do bycia aktywną. I wiesz, najgorsze problemy są, jakby my musimy wiedzieć, to KTG to nie jest, nie wiem, bo ja po prostu lubię sobie patrzeć na KTG i fajnie, że pani przyszła, bo sobie panią podłączę i będę obserwować, jakby to jest mój ulubiony rodzaj filmu, tylko my chcemy wiedzieć, jak się czuje dziecko, tak? My chcemy mieć bezpieczną mamę i bezpieczne dziecko. I to jakby to naprawdę nikt nie robi tego, bo ma takie widzimisię, tylko są badania, które wykazały, że przy różnych tam, no w trakcie porodu może dojść do tego, do tego, do tego i my chcemy wiedzieć, bo dziecko da nam znać wcześniej, że coś mu nie pasuje i my chcemy mieć możliwość interwencji dla bezpieczeństwa matki i dziecka. I jeżeli na przykład pacjentka no przez całą ciążę się nie ruszała, trochę urosła, trochę za mocno, niestety ten poród nie będzie aktywny z tego względu, że nie wymyślono jeszcze możliwości takiej, to znaczy jest to wewnętrzne EG, to się chyba nazywa, ale no... Tak, jest mało popularne, nie? W Polsce. Tak, jest bardzo mało popularne, więc ciężko to zrobić, więc my potrzebujemy tego KTG, ale... Może być tak, że na przykład chociażby pozycja na boku, czy gdzieś w kolanach, łokciach, czy cokolwiek, że już nie mówię tutaj o mega byciu aktywnym przy drabinkach, przy piłce i tak dalej, gdzie rzeczywiście ten zapis jest bardzo trudny i tutaj on dobrze wychodzi przy pacjentkach, które mają małą ilość tkanki tłuszczowej i jakby te peloty super przylegają i wtedy jest naprawdę możliwe. Ja nie kilka porodów było takich, że ja nie widziałam różnicy, że pani ma oksytocynę, czy nie ma. Bo jakby pompy są z akumulatorami, więc ten wężyk jakby jest przy tobie cały czas, możesz się po prostu, jesteś w bliskiej odległości i możesz przyjmować dowolne pozycje, a w niektórych ośrodkach jest telemetria, czyli bezprzewodowe KTG i na przykład panie też chodzą pod prysznic. No właśnie, i czy przy i zarówno KTG, jak i przy indukcji, przy prowadzeniu porodu na oksytocynie,
Imersja wodna zapewne jak najbardziej, ale czy możliwość urodzenia dziecka do wody jest? Ja nie słyszałam Jeżeli nic nie właśnie w tym zarobię. przypadku. Próbowałam znaleźć, tak jak przeczytałam pytania pod tym postem, próbowałam znaleźć, podpytywałam koleżanki, które przyjmują porody do wody. Nigdy nie słyszałam o takim przypadku, żeby taki poród się odbył, ale przeciwwskazania nie widzę. Jeżeli jest możliwość monitorowania czynności serca płodu i też czynności skurczowej, żeby właśnie nie doszło do nadmiernej tej czynności, to ja nie widzę przeciwwskazań. Nie wiem, jak to jest, bo ja się super nie znam na porodach przyjmowanych do wody, ale jeżeli tylko jakby kwestią byłoby podawanie oksytocyny, a jest możliwość monitorowania stanu dziecka, to ja nie widzę przeciwwskazań, ale o takim przypadku nie słyszałam. Dobra. Co w sytuacji, właśnie, bo też właśnie mówimy o tym, że gdzieś tam ta stymulacja na oksytocynie w odczuciach kobiety może być bardzo intensywna. Zresztą tu mamy też bardzo dobre pytanie, że w trakcie indukcji jest więcej szans na to, że dziecku będzie ciężko, bo jest mniej przerw między skurczami, więcej hipoksji. Ale też musimy wiedzieć, że to jest tak naprawdę zależne od tego, w jakich dawkach, jak intensywnie jest ta oksytocyna podawana, że nie sam fakt podawania oksytocyny musi się wiązać z tą hipoksją i z mniejszymi przerwami międzyskurczowymi, tylko ilość tej oksytocyny w podanych dawkach, jaka jest implementowana kobiecie. Tak, i tutaj jest wszystko jakby, no wszystko opiera się na tym, żeby nie doprowadzić do tej hiperstymulacji. Żeby, co ty, oksytocyna, podawanie pompy w oksytocynie ma to do siebie, że my możemy to regulować. I na przykład, jeżeli jest hiperstymulacja, my zmniejszamy oksytocynę i zazwyczaj też się to nigdy nie zdarzyło, żebyśmy nie byli w stanie nad tym zapanować. Zazwyczaj jak wyłączamy oksytocynę, to ta czynność zwalnia, potrafi się nawet wyłączyć. Jeżeli to by nie zadziałało, no to podawanie leków rozkurczowych i tak naprawdę no, z wszelkiego rodzaju znieczuleń farmakologicznych, bo na tym głównie się opiera znieczulenie do porodu, też rozkojarzy tą czynność skurczową. Tutaj bym chciała też wyjaśnić, bo mam informację, że w książce jest napisane mojej, że niestety KTG wyklucza poród do wody. Na pewno nie tak. Wszystko zależy od tego, jaka jest przyczyna ciągłego KTG. Bo jeżeli przyczyną ciągłego KTG w porodzie nie jest indukcja, tylko są nieprawidłowości w tętnie dziecka po prostu, no to wtedy ten poród do wody też będzie wykluczony, bo to są dwie różne rzeczy. Z jakiego powodu mamy KTG? I drugie pytanie też, Natalia, do Ciebie. Jak widzisz, patrząc na przykład statystycznie po Twoich doświadczeniach tego, co jest u Was w szpitalu, czy każdy poród indukowany, każdy poród na indukcji wiąże się z tym, że ponieważ boli bardziej w cudzysłowie, oznacza to, że najczęściej te kobiety w 99% biorą znieczulenie zewnątrzoponowe, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Właśnie to wszystko zależy od tego, bo w ogóle po pierwsze, bo to też, żeby wybrzmiało, bo kilka dni temu moja koleżanka akurat z Krakowa szykuje się do porodu w Krakowie i ciągle nie rodzi, jakby nie zaczyna się poród i jest spanikowana i jakby jesteśmy na telefonie 300 razy na minutę, więc i ona mnie pytała, czy może się nie zgodzić na indukcję porodu. Zawsze można się nie zgodzić na indukcję, zawsze. I jakby naszym zadaniem jako zespołu jest uświadomienie pacjentkom, dlaczego my chcemy tę indukcję zrobić. Ja zawsze też mówię, że ogólnie dla nas, gdyby cięcie cesarskie było takie super, to my byśmy chcieli wszyscy to cięcie cesarskie robić, bo po pierwsze wiemy o której, wiemy jak, wszyscy mogą się ustawić na godzinę, każdy zje obiad, wypróżni się i nie wiem, nadrobi tak. Prowadzonych Coś się drogami. przerwało. Halo? Jesteśmy? Słyszysz mnie, Iza? Jesteś, tak. Ile było przerwy? Jestem. Dobra, więc dla nas łatwiejsze byłoby cięcie cesarskie, jeżeli chodzi o, wiesz, ustawienie wszystkiego i każdy. Tak, ale no nie jest korzystne, dlatego dlatego jakby niezgodzenie się na indukcję porodu powoduje szereg komplikacji też. My proponujemy indukcję porodu, gdzie tak naprawdę no, nas to trochę więcej energii wszystkiego kosztuje, tylko dlatego, że jest to korzystniejsze dla matki i dla dziecka.
Dlatego każdy ma prawo nie zgodzić się na indukcję porodu, ale zadaniem naszym jest przeprowadzenie takiej rozmowy z pacjentką, żeby, no żeby się zgodziła, jakby przedstawienie jej korzyści i jakby korzyści i też zagrożeń wynikających z indukcji jak najbardziej, bo pacjentka musi być świadoma, ale to ona podejmuje decyzję. Czy masz jakieś przełożenie w znów swoich statystykach czy obserwacjach porody indukowane, a kwestia ochrony krocza? Czy gdzieś to się ze sobą u ciebie wiąże? Znaczy widzisz jakieś takie powiązanie, czy na przykład poród indukowany, ponieważ musimy wywołać tę sytuację porodu, czy może się to wiązać z większą na przykład urazowością krocza przy porodzie, czy braku ochrony tego krocza? Wszystko zależy od hiperstymulacji. Ja bym to powiązała z tym. Jeżeli jest nadmierna czynność kurczowa, to urazowość będzie większa, ale jeżeli nie doprowadzimy do tego, nie widzę żadnej zależności. I indukcja też nie jest obligatoryjnym wskazaniem do nacięcia krocza. O żadnym. Jedynym wskazaniem do nacięcia krocza jest zagrożenie życia matki i dziecka. Powtarzam to ja, powtarza to Marta i wszyscy naprawdę. I tutaj, bo jutro jest live z Martą akurat. Tak. Nie wiem, jak wyście się umówiły na ten tydzień, ale ja troszkę nie ogarnęłam, ale no super, fajnie, że to za jednym razem, bo ja się zawsze tymi live'ami denerwuję, ale jakby bardzo ważne jest to, żeby skojarzyć indukcję porodu z tym, że my już to mamy, my mamy oksytocynę i ten poród, z mojej perspektywy to tak wygląda, że ten poród by tak samo wyglądał, tylko byłby bardziej rozciągnięty w czasie. My po prostu chcemy uzyskać, mamy wskazania do tego, żeby ten poród odbył się szybciej, bo coś z matką, bo coś z dzieckiem jest nie tak. Ale też musimy powiedzieć o tym, że jeżeli wszystko, mamy ciążę prawidłową, wszystko jest ok w naszej ciąży, wypada termin porodu, albo inaczej, jesteśmy 3 dni po terminie porodu, 4 dni, 5 dni po terminie porodu, wszystko jest nadal ok, zapisy, przepływy, ilość płynu owodniowego, ciąża fizjologiczna nieobciążona cukrzycą, nadciśnieniem. Czy to jest wskazanie do indukcji porodu? Patrząc nawet na zalecenia standardu opieki, tak? Jeżeli mamy taką czystą fizjologię, dzisiaj wypada termin porodu, tego porodu nie ma, ile możemy czekać, biorąc pod uwagę, że wszystkie inne parametry dobrostanu dziecka i matki są prawidłowe? I to też standard o tym mówi intensywnie. Tak. No to wszystkie rekomendacje mówią o tym, że 41 plus 0, żeby rozpocząć próby indukcji porodu, żeby poród odbył się do 42 plus 0. Jakby badania wykazały, że w tym czasie może dojść do większej umieralności dzieci. Czyli to, że jesteśmy 5 dni po terminie porodu, nie oznacza, że od razu już musimy być skierowane na indukcję, jeżeli innych wskazań nie ma. Nie. I to jest właśnie ciekawe, bo... Na indukcję jesteśmy kierowane dokładnie tydzień po przewidywanym terminie porodu. Ale to też nie jest tak, że tego dnia będziemy indukowane, tylko właśnie tak. Będzie całe rozpoczęcie, jakby będziemy chcieli uzyskać dojrzałą szyjkę macicy, więc metody preindukcji, badania i tak dalej, sprawdzenie, czy jest jakaś infekcja, jakby co się dzieje i tak dalej. Także w tym czasie jesteśmy kierowane na patologię ciąży i tam rozpoczyna się ten proces tak, żeby w ciągu tygodnia dziecko było na świecie. Czy są jakieś skutki indukowanego porodu oksytocyną dla dziecka? Z czym się spotykasz? Ja myślę, że też warto na to pytanie trochę inaczej spojrzeć. No bo z jakiegoś powodu, jeżeli mówimy tutaj o indukcji wynikającej z tego nie przykładowo ze wskazań chorób obciążających, tylko z tego, że poród się po prostu nie zaczyna, a dobijamy do 42 tygodni, czy nawet wyżej, no to też pytanie, dlaczego ten poród się nie rozpoczyna u tej kobiety? Ja myślę, że to znaczy, ale to nie są żadne badania naukowe i nikt tego nie potwierdził, tylko to właśnie w trakcie pisania pracy magisterskiej gdzieś tam padały pytania z moim promotorem, że bardzo dużo kobiet dostaje luteinę. Bardzo. Nie wiem jak to
No nie jestem w stanie prowadzić na ten temat badań, nie mam na to czasu, ale naprawdę Wysoki większość. ciąża, tu trzeba to podkreślić, tak, że to Wysoki nie ciąża, pierwszy trymestr, tylko trzeci tak. trymestr. Później gdzieś, tak, trzeci trymestr zwłaszcza, gdzie jakby skracanie szyjki macicy dokładnie w połowie ciąży się ocenia, w drugim trymestrze, a później pacjentki dostają luteinę, bo lekarze prowadzący ciążę gdzieś tam widzą skracanie się szyjki, zagrożenie porodu przedwczesnego i tak dalej, i tak dalej. A my bardziej stosunkowo więcej jest porodów po terminie, jakby ciąż przenoszonych niż przedwczesnych. Czy obserwujesz jakieś w ogóle skutki, może niekoniecznie negatywne, ale takie też po porodach indukowanych u dzieci? Nie, ja bym tutaj obserwowała, jeżeli skutki negatywne, to wynikają tylko z hiperstymulacji macicy. Więc jeżeli to dziecko będzie naprawdę bardzo, bardzo stymulowane, no jest większe ryzyko powikłań. Ale jeżeli my to robimy, a zazwyczaj tak robimy, tak, no powiedziałabym z głową, czyli naprawdę staramy się jak najbardziej podążać naturalnym torem kobiety, czyli my tylko dolewamy, tak troszkę, troszkę wspieramy i tak popychamy ten poród, nie widzę nic. Po to też mamy ten ciągły zapis KTG w porodzie, żeby w odpowiednim momencie zainterweniować, gdyby ten maluch się po prostu źle czuł. Oczywiście. Czy może być tak, że mamy poród, który nam bardzo ładnie idzie na tej oksytocynie syntetycznej? I to też jest często takie pytanie kobiet. Decydujemy się na znieczulenie, bo metody naturalne nie do końca gdzieś na nas dobrze oddziałują. I że to działanie oksytocyny, przysłowiowo mówiąc, siada, bo poszło znieczulenie zewnątrz oponowy. Czy raczej Tak. tego nie obserwujesz? Jasne, jak najbardziej obserwujemy to i to tak samo jest, jeżeli mamy swoją czynność skurczową, w sensie bez oksytocyny do tej pory podawaną i podajemy środki przeciwbólowe, a umówmy się, to nie jest, nie wiem, w sensie odczarujmy też jakby korzystanie ze znieczulenia okołoporodowego. Ze świadomością, że znieczulenie wydłuża poród, to no po to to jest, jakby jest dopuszczone do użytku, nie jest niebezpieczne dla matki, wiąże się z ryzykiem, wiąże się z ryzykiem zawsze, ale po to też monitorujemy stan dziecka i stan matki, żeby korzystać z tego. I najczęściej jest tak, najczęściej, że jeżeli my korzystamy ze znieczulenia, to później musimy podłączyć oksytocynę, bo poród potrafi całkowicie się zatrzymać. I to też jest kwestia dawek, ale ciężko, no jakby tutaj bardzo, bardzo to jest trudne do ustalenia, do opanowania, więc Tak. podsumowując, tak, najczęściej jeżeli podajemy znieczulenie, to jeszcze więcej oksytocyny trzeba dołożyć. Stymulację. Czy poród indukowany częściej kończy się porodem zabiegowym? Czy widzisz taką analogię? Ja nie widzę, tak mówią badania, że jest takie ryzyko, że jest to zwiększone, ale no znowu tu bym się w tych wszystkich takich powikłaniach i odbieganiu od norm widzę, tu, w sensie doszukiwałabym się powodów przy hiperstymulacji, przy takiej indukcji trochę bezmyślnej. No więc właśnie, ja na przykład jestem też dużą fanką badań naukowych, ale zawsze też do wszystkich badań lubię zadać dużo różnych pytań, które nie były brane pod uwagę w tych badaniach, ale też popatrzeć po prostu na kobietę jako na jednostkę, nie statystyczną, tylko indywidualną. I tu znów nam wchodzi tysiąc różnych rzeczy. Przygotowanie, ten czynnik mentalny kobiety i otwartość na indukcję, czyli też iść na tą indukcję trochę nie z taką myślą, aha, to na pewno skończy się znieczuleniem, przywiązaniem do łóżka i cięciem cesarskim. Moja koleżanka, która rodziła, widziałyśmy się kilka dni przed porodem i jakby jej nastawienie, ja to chyba opisywałam, jej nastawienie było takie, nie Natalia, ja się jakby totalnie podporządkuję, cokolwiek mi położna lekarz zaleci, ja wiem, że to jest ważne, że jakby i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście. Tak, tak, tak. I poród się nie rozpoczął po terminie, więc skazanie do indukcji i oczywiście nie zgodziła się na indukcję, nie, za pierwszym razem. I ja tak dzwonią do mnie koleżanki, że mówi, ej, no przecież to nie jest twoja koleżanka, coś tam. Ja mówię, no jest. No to słuchaj, bo ona chyba nie jest wyedukowana.
Ja mówię, że no jak, 2 dni temu z nią rozmawiałam i dzwonię do niej i mówię, a co się stało? Nie, siostra do mnie dzwoniła, indukcja tak boli, że ja nie chcę. A mówię, aha. Mówię, no dobrze, no to masz prawo się nie zgodzić. Następnego dnia ja miałam dyżur i jakby się po dobie się zgodziła, bo nic się nie wydarzyło. Jakby ja rozumiem też, że się nie zgodziła, bo liczyła na to, że jednak od szpitala się zacznie, bo też dużo osób myśli, że my na przykład w szpitalu mamy takie specjalne dyfuzory z oksytocyną i jak ktoś przyjedzie do szpitala bez czynności skurczowej, to to się zacznie automatycznie. Nic o tym nie wiem, ale no i niestety to tak nie działa, ale no się zgodziła i właśnie po pierwszej pompie się już nie zgodziła, jakby wycofała zgodę, że ona już nie chce drugiej pompy, że koniec, że to nic nie daje i tak dalej, no a miała czynność skurczową już po tej pierwszej pompie, więc okej, ale ona była niewystarczająca i dopiero, wracając historię, dopiero jak już mówię, słuchaj, ja zaraz idę do domu, nie, że jakby, no możemy tak tkwić, sobie urodzisz gdzieś tam w nocy, bo okej, no urodzisz kiedyś, no każda ciąża po 22 tygodniu się kończy porodem, więc jakby na pewno urodzisz, ale o której, czy będziesz miała, no jakby w jakim, wiesz, w jakiej jakości będzie ten poród, no to druga sprawa. No i na sam koniec zgodziła się na podłączenie powtórne oksytocyny i 15 minut było po porodzie, pierwsze dziecko. 4200 z ochroną krocza, nic na kroczu, wszystko super w ogóle. I no i co najlepsze, kocha oksytocynę po porodzie, w ogóle Jezu, super, dzwoni po tych siostrach i tak dalej. Druga ciąża, drugi poród, ta sama historia. Więc jakby kobiety, głowa, to jest to. To jest jakby tutaj też bym wielu powikłań się upatrywała. Czy jest jakaś najlepsza forma indukcji? Bo często o to kobiety pytają. No najlepszą obserwowaną przez nas i też tak jak badania mówią, to tak jak wcześniej wspominałam, jest preindukcja porodu. I tutaj w zależności od wskazań, ale no najlepiej tym cewnikiem foleja doszyjkowym i później oksytocyna. Czy stan po cięciu cesarskim jest przeciwwskazaniem do indukcji porodu? Bo to też jest... Nie jest przeciwwskazaniem, tam są też warunki do sprawdzenia. Jakby nie będę tutaj się zagłębiać, bo ich jest chyba kilkanaście, ale nie jest ogólnie przeciwwskazaniem, trzeba się zagłębić w temat. To może jak pamiętasz i jak na szybko policzysz, ile tych dobrych indukcji w twojej praktyce jako położnej, w twoim doświadczeniu było względem tych trudnych indukcji, jakbyś ja bym sobie tak powiedziała, ja nie jestem w stanie ci podać dokładnych statystyk, ale tak, to ja wiem, tak jak też myślisz o indukcji, to 90% jest super. Jakby to, że my mamy pacjentki indukowane w szpitalu o trzecim stopniu referencyjności, to jest codzienność. Codzienność. I większość tych porodów kończy się super. No, gdyby się nie kończyła, ja bym nie chodziła do pracy, znalazłabym inne zajęcie, bo to co to za przyjemność. A tak, no super są porody i czy z indukcją, czy bez, jakby oksytocyna jest super i to wszystko jest naprawdę, jeżeli my jak najbardziej zbliżymy się w tym wszystkim, a tak się wszyscy naprawdę starają z tym zrobić, bo my nie lubimy się kopać z naturą, my mamy zawsze wtedy powikłania. I im bardziej podążamy za kobietą i za jej rytmem i za wskazaniami, tym większa szansa na to, że ten poród będzie bardzo zbliżony do naturalnego. Jeżeli już rodzimy w szpitalu, bo wiadomo, jeżeli nic się nie dzieje, ja bym też rozważała poród w domu, bo super, ale muszą być do tego kwalifikacje i musi być odpowiedzialna osoba, która zajmie się nami, dzieckiem i odpowiednio zakwalifikuje. Ale jeżeli cokolwiek się dzieje i chcemy mieć bezpieczne, jakby musimy się też czuć bezpiecznie, nie? Bo nawet jeżeli nic się w ciąży nie dzieje, to nie jest jeszcze wskazanie do porodu domowego. Musimy się czuć bezpiecznie, po to też jest szpital, po to jest KTG, po to są nasze działania i po to są badania naukowe, które gdzieś tam na przestrzeni lat wykazały, że na przykład, nie wiem, przy nadciśnieniu mamy takie ryzyko, więc warto rozważyć wcześniej ukończenie ciąży. Nie wiem, przy cukrzycy, no wskazania są przeróżne, zaawansowany wiek ciężarnej. No wskazań do indukcji jest kilka i one są nie oparte na tym, bo komuś się tak wydawało, tylko ktoś zaobserwował, że no nie wiem, na przykład coś się dzieje przy danym schorzeniu, więc warto rozważyć ukończenie porodów szybciej.
Czy zauważasz, że jest więcej indukcji porodów niż porodów naturalnych? Mój lekarz tak powiedział, że obserwuje, że częściej niż kiedyś są indukcje. Ciekawe dlaczego. Ja też myślę, że przede wszystkim jest większa ilość też pewnych schorzeń u kobiet niż kiedyś. Pytanie, czy jest ich więcej, czy po prostu dzisiaj są dużo bardziej wykrywane, które są po prostu wskazaniami, więc tutaj trzeba by też porównać te porody, które po prostu są z ciąż fizjologicznych, a się nie rozpoczynają z jakiegoś powodu, względem porodów ciąż takich fizjologicznych, zaczynających się o czasie, no bo jednak medyczne wskazania też ku temu mamy. Dzisiaj cukrzyc, nadciśnień przykładowo, jest bardzo dużo. Pytanie, czy kiedyś ich nie było, czy po prostu one nie były w toku prowadzenia ciąży wychwytywane, czy w ogóle kiedyś się ciąż nie prowadziło u lekarza. Więc przepraszam, z czego jest to wynik? Nie wiem, z czego to wynika, ale rozdzieliłabym na przykład na te ciąże, przy których teoretycznie nic się nie dzieje i szyjka się skraca, tak jak wspomniałam, to te luteiny wszystkie. Do tego wszystkie choroby metaboliczne, nasz tryb życia, odżywianie się, brak ruchu, to wszystko też predysponuje do chorób metabolicznych, do cukrzyc, nadciśnień i gdzieś tam zaburzeń hormonalnych. Jest pełno zaburzeń hormonalnych. Jakby myślę, że olbrzymim procentem są czynniki środowiskowe. I na pewno jest więcej indukcji niż ja zaczynałam 10 lat temu, ale myślę, że to też wynika z kwestii tego, że jest większe bezpieczeństwo. No, śmiertelność okołoporodowa w Polsce nie jest duża. I to jest super. I jakby my do tego dążyliśmy i myślę, że to jest olbrzymia, jakby olbrzymia zasługa tych wszystkich ośrodków, które opracowały te rekomendacje i my możemy bezpieczniej prowadzić te porody. Dokładnie. A gdybyś mogła powiedzieć, żeby już też jakby tutaj cię aż tak nie przetrzymywać, nawet w szkole rodzenia, czy jak przygotowujesz, czy przygotowywałaś parę na przykład do porodu, co byś takiej parze, takiej kobiecie powiedziała, którą czeka indukcja, że ten poród może być dobrym porodem? Czy powinna się inaczej jakoś do tego porodu przygotowywać niż kobieta, która szykuje się do porodu, wie, że no, na ten moment nie będzie miała indukcji porodu? To ja wszystkie moje pary, z którymi współpracuję przed porodem, ja wszystkie pary nastawiam na cięcie, na indukcję, na wszystko, co możliwe, bo mi osobiście się łatwiej żyje, jak ja się pozytywnie rozczaruję później w tę drugą stronę, a wiem, co mnie może czekać i wiem, że ktoś, kto się mną opiekuje, ma rozwiązanie na to, ma rozwiązanie na to, więc ja dużo bezpieczniej się czuję, jeżeli wiem, że jakieś ryzyko istnieje, ale my mamy na to sposoby, na to też sposoby, na to też. I jakby tak naprawdę każda ciąża, która jest super fizjologiczna i wszystko jest super, my jesteśmy hiperzdrowe, może się zakończyć na te wszystkie rodzaje porodów. Więc jakby ja każdą pacjentkę nastawiam na to, że może coś pójść nie tak, ale my wiemy, co z tym zrobić. Jakby chciałabym, żeby każda para, z którą, bo też tak jak ty przygotowujesz pary do porodu i nie wiem, czy masz okazję później z nimi rodzić, ale jak mi się trafi para, z którą ja miałam kontakt przed porodem, a bardzo często tak jest, nie wiem, po prostu te kobiety też mają takie połączenie, że jak ja bym wysyłała grafiki, to ona bym wiedziała, kiedy mniej więcej przyjdą rodzić, bo po prostu no, głowa kobiety, jakby głowa i cała psychika i wszystko to jest połączone. Dlatego też porody się w nocy często zaczynają, bo wydaje mi się, że kobiety są wyłączone, nie ma stresu i dziecko, okej, okay, wychodzę. Jeżeli chodzi o to, to ja nie przygotowuję inaczej, bo ja każdy pacjent, każde pary przygotowuję na to, że może być indukcja, może być poród zakończony cięciem cesarskim, może być poród zakończony próżniociągiem, jakby to wszystko się może wydarzyć i wolałabym, żeby być na to przygotowanym, żeby to nie było zaskoczenie, bo im bardziej kobieta czuje się bezpiecznie, im bardziej nam ufa, tym lepiej ten poród idzie. I na przykład no, te wszystkie jakby plany porodu z pierwszą stroną od prawnika, naprawdę te porody się kiepszczą. I to nie wynika z tego, że my postępujemy inaczej, bo jakby my naprawdę, każdy z nas ma swoją rodzinę i zależy nam na życiu, na wolności, a nie w więzieniu, więc my postępujemy zgodnie z prawem.
No właśnie tak sobie myślę, że ja zawsze jak kończę kurs swój z kobietami, ten online'owy, to takie pytanie na koniec, no my się poruszamy głównie w zakresie ruchu, oddechu, ale też takiego uświadomienia sobie, że no tak naprawdę to dziecko stawia warunki i położne, i lekarzowi, w jaki sposób się urodzi. Ale że tym najlepszym przygotowaniem do porodu jest to, że ty idziesz z taką gotowością na to, że okej, akceptuję każdy scenariusz. Tak. I I to wtedy, jest jak te kobiety są zupełnie nieprzygotowane, czasem stawiam się tak, o, to dobrze, że ktoś nie kończył szkoły rodzenia, czasem lepiej nawet, tylko idą z taką otwartością, okej, co ma być, to będzie, i to ciało po prostu inaczej rodzi, niż z takim nastawieniem tylko natura, tylko bez znieczulenia, tylko tak, bo się robi ciśnienie i też znowu, chociaż my się nastawiamy na tą naturę, to jednak często jest to gdzieś takie pod spodem, mocno podkryte ciśnieniem, adrenaliną i takim trzymaniem tej sytuacji, że musi być tak. Straszne są historie, jeżeli na przykład kobieta na oddziale położniczym wykazuje spadki nastroju, bo na przykład poród zakończył się cięciem cesarskim. Wiesz, o co chodzi? Ona zrobiła wszystko, a i Tak. tak no, trzeba było zakończyć ciążę cięciem cesarskim i jakby to też jest ok, jest bezpieczne dziecko, bezpieczna ona i jakby bardzo bym chciała, żeby to było zawsze podkreślane, żeby nie było stygmatyzacji karmienia piersią, żeby nie było, jakby nie było jednego, karmienie piersią jest najlepszą metodą, ale to, że coś jest trochę gorsze, nie znaczy, że jest złe. To, że coś jest najlepsze, to nie znaczy, że coś innego jest złe. Też jest dobre. I jakby dążmy do tych wzorów i też zawsze pamiętajmy, że na przykład wyborów prezydenckich nie wygrywa ktoś, kto ma 100%, tylko ktoś, kto ma trochę więcej niż ten drugi. Więc to, że my jakby będziemy się skupiać na tym, żeby zawsze dążyć do 100%, no to jest chyba, to można uznać za porażkę. Bo my wtedy stracimy na przykład cenne chwile, te cenne chwile pierwszych, chwil po porodzie, bo będziemy smutne, bo jakby będziemy siebie obwiniać o coś i tak dalej, i tak dalej. Także no, takie nastawienie na wszystko i jakby przyjęcie też wszystkiego, co się może wydarzyć i bezpieczeństwo tego, ja wiem, że tak nie jest, ja bardzo się zdziwiłam niedawno, bo ja miałam chyba wyjątkowe szczęście, że ja pracowałam w ośrodkach, gdzie naprawdę dąży się, jakby słucha się kobiety i organizmu i tak dalej. Jak ja posłuchałam historii niektórych, dostałam bardzo dużo wiadomości takich bardzo negatywnych, ja nie wiedziałam, że tak jest. Przyznaję się, bo koleżanki, z którymi jakby jestem w kontakcie i po studiach gdzieś tam poszły w Polskę, też pracują w dobrych ośrodkach, więc ja też mam zapewnik, że to już wszystko się zmieniło, bo jak ja studiowałam, to każdą pierwiastkę się nacinało i jakby czasami dochodziło do absurdalnych sytuacji, że się nacinało nawet wielorudkę, bo był taki lekarz, że lepiej było naciąć i po porodzie się je nacinało, żeby była równa. Kiedyś wskazaniem do nacięcia krocza był fakt ciąży. No właśnie, więc jakby ja nie wiedziałam, wydawało mi się już, że to się zmieniło. Trochę mi się otworzyły oczy i wiem, że tak nie jest, ale myślę, że to i tak idzie ku lepszemu i że za niedługo będzie już super i że kobiety będą wiedziały, że są zdolne urodzić dzieci, są zdolne je nakarmić i są zdolne je wychować i są po prostu zdolne też przede wszystkim prosić o pomoc partnera, rodzinę, że nie są same w tym wszystkim. I no tak, bo tak naprawdę też mi zależało zaprosić Ciebie jako osobę, która na co dzień pracuje w szpitalu i to też wysokiego stopnia referencyjności, ale musimy pamiętać, że w całej Polsce jest jeszcze różnie pod kątem wszystkiego, indukcji, pozycji w porodzie, ochrony krocza, dlatego cieszyć się musimy z tego, że nie ma referencyjności i nie jesteśmy dopisane z porodem do szpitala, tylko możemy świadomie znaleźć, poszukać, czasem nawet troszkę dalej. Bo nawet tutaj mamy jedną informację, że są też szpitale, gdzie kobietę stawia się w dniu planowanego porodu bez względu na to, czy ma objawy porodu, czy nie, i jest podawana oksytocyna. I wiemy, że kiedyś też tak było w wielu miejscach, ale chociażby po to wszedł standard, który o tym mówi, że my możemy spokojnie czekać do 7 dni po terminie porodu, jeżeli wszystko jest ok. Ja bym też bardzo chciała, żeby kobiety, rozmawiając z lekarzami, z położnymi, u których się edukują w ramach edukacji przedporodowej, też nauczyły się stosować tej techniki rozmowy, jeżeli nie widać tego po drugiej stronie, o którą tam gdzieś też publikowałam, właśnie ten kran,
czy brain, czyli właśnie pytać, jaka jest alternatywa do tego postępowania, którą dzisiaj mi lekarz proponuje, co Dokładnie. możemy zrobić inaczej, a co jeżeli w ogóle zdecyduje, że nie robię nic, jakie mogą być tego skutki, tak, skutki czy działania inne. Ja zawsze, my zaczniemy z Martą, ale to jutro. W każdym razie chodzi Ale o komunikację. widzę, że to są dziewczyny związane czy studentki, czy położne, więc może powiedz, bo może nie każdy jeszcze wie. Dobrze, no to jutro będzie live wieczorem, z tego co pamiętam. I zaczynamy z Martą, bo Marta ma fundację. Zaczynamy cykl szkoleń dla Marta studentów. lekarz kobiet. Marta lekarz kobiet, tak, Marta lekarz kobiet. Zaczynamy z Martą cykl szkoleń dla studentek położnictwa i dla młodych położnych. I też były pytania, czy ktokolwiek może się zapisać. Oczywiście, że tak, tylko że jakby ktoś, kto nie miał nigdy kontaktu z położnictwem, może czasami nie odebrać wszystkiego, bo my nie będziemy podstaw jakby powtarzać, tylko będziemy gdzieś tam zaczynać wyżej, ale jedną bardzo ważnym takim punktem tam w planie jest komunikacja i zarówno studentek przychodzących na praktyki do szpitali, bo położne są różne. My jesteśmy wszyscy ludźmi. I naprawdę nie dość, że my jesteśmy różnymi ludźmi, to mamy różne dni i czasami naprawdę to, że jesteśmy w pracy w szpitalu i jakby nam się, mi to powtarzano bardzo długo w pierwszej pracy, że ja muszę pamiętać o tym, że dla tej danej pary, że dla mnie to jest dzień pracy, a dla tej danej pary to jest ta jedna z kilku wyjątkowych chwil w życiu, jedna z dwóch, z trzech, czasami jedna, jedyna. Ja muszę tak do tego podejść, że to jest ta wyjątkowa chwila. Ale naprawdę nie zawsze mamy na to zasoby. I z drugiej strony musimy pamiętać, że my chcemy uzyskać dobry poród. Jeżeli my wyjdziemy tak od razu z takim, ja mam prawnika i jakby mi się należy to, 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 to i to, to wiecie, to dużo mniej się chce. I jakby ja kiedyś tego zupełnie nie rozumiałam i tak dalej, i jakby bardzo byłam zła na koleżanki, które tak postępują, że w ogóle takie chłodne i takie złe i wszystko, ale po tych nawet 10 latach ja zaczynam, może nie, że je chwalę i jakby idę tym, ale nie dziwi mnie to już. Nie rozumiem jeszcze tego, bo mam co innego w głowie na ten, ale ja jakby nie dziwi mnie to, że można tak postępować, bo naprawdę ludzie też są różni i dużo lepiej jest wyjść do rozmowy właśnie tak jak mówisz, z położną, która nas przygotowuje do porodu, albo z położną czy tam lekarzem, który ma dla nas, jesteśmy już w szpitalu i mają dla nas zaplanowane to, 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 to i to, a my się nie zgadzamy z tym, to dużo lepiej wyjść z takiej pozycji partnera do rozmowy niż z pozycji roszczeniowej. Bo jakby lekarz, on zazwyczaj oni jakby nie działamy bezpodstawnie i my mamy na to wszystko możliwości takie formalne, że my możemy tak robić. I wydaje mi się, że jak ja bym chciała uzyskać coś innego, to bym wyszła z łagodniejszym tonem. I bym zapytała, postarałabym się tak prowadzić rozmowy, żeby pokazać, że ja jestem partnerem do rozmowy, a nie osobą, która. Jednak tylko mam, jakby my się zawsze śmiejemy, że pacjent ma prawa, ale też obowiązki, nie? Że no jakby. Tak jak dzieci. Moje dzieci, jak miały w szkole taki temat, że dziecko ma prawa, to znaczy temat był taki, że dziecko ma prawo i obowiązki, tylko one wracały po tych zajęciach zawsze do domu, pamiętając o prawach, nie o Tak, to jest ludzkie i jakby ja rozumiem, to jest ludzkie. Ja też bym chciała jakby tylko czerpać korzyści, nie? Najlepiej bez nakładu i w ogóle, żeby się działo. Żeby rzeczy się działy pozytywnie, no ale to jest niemożliwe, więc na tę sytuację, która się jeszcze gdzieś tam dzieje, ja myślę, że jest jedna metoda, nie? Jakby z takim świadomym prowadzeniem dobrej rozmowy. Jakby uważajmy siebie za partnerów, pamiętajmy, że zawsze po drugiej stronie jest też człowiek i naprawdę znam położne, z którymi ja chyba nie zamieniłam nigdy pozytywnego słowa, a są osoby, które je uwielbiają, bo po prostu zaklikała komunikacja. Więc. Ale wiesz, tak samo jak z kobietami, no też nie lubię tego słowa pacjentki, tak, ale z tymi podopiecznymi. Jest Tak. tak, że po prostu przychodzi kobieta i nie czuć tej chemii, a druga koleżanka przejmuje nad nią opiekę i mówi, wow, po prostu świetna dziewczyna do porodu na przykład. No właśnie, ale wiesz co, się zastanawiam, bo często też
pacjentki, czy tam nawet moje koleżanki pytają, czy one mogą w razie czego poprosić o zmianę położnej. I ja myślę, że jak najbardziej. Na przykład, no, ja nie wiem, czy się spotkałam z tym. Raczej, jeżeli na przykład ktoś jest znajomy, to my staramy się zmienić. Bo... Wiesz, jeżeli jest też zapewne możliwość na oddziale, no bo zdarza się tak, że jedna położna ma pod sobą, pod opieką kilka rodzących. Technicznie po prostu dla bezpieczeństwa też nie zawsze jest taka możliwość, że my sobie możemy tą położną po prostu tak zmienić. Tak, ale To na jeżeli pewno jest... zawsze możemy porozmawiać, zawsze możemy. Kolejny temat zacznę, ale tak bardzo krótko. Na przykład porody w czasie pandemii bez partnerów. Według mnie i według większości moich koleżanek dużo lepiej kobiety rodziły bez partnerów niż z partnerami, bo jeżeli nie było partnera, kobiety się przed nami bardziej otwierały. Ja znałam więcej potrzeb kobiety, nie było adwokata trzeciego, jakby nie musiałam się komunikować z pacjentką przez jej partnera, tylko i to tak samo jak przy zbieraniu wywiadu. Ja wolę, jeżeli kobieta jest sama, bo mieliśmy też takie sytuacje, że na przykład partner musiał być i chciał nagrywać jakby z wykształcenia, jakby wiadomo, i wszystko tam, właśnie z takiej pozycji od razu do walki. A ja wolę z kobietą porozmawiać sama, bo naprawdę jest dużo rzeczy, o których kobieta partnerowi nie powie. Więc ja wolę, super by było, gdyby kobiety uświadomiły sobie, że my tam jesteśmy po to właśnie, żeby wam pomóc i żeby spróbować was otoczyć jak najdokładniejszą opieką i jak najbardziej dopasowaną do tej pojedynczej jednostki. Dlatego na salach porodowych zazwyczaj pracuje więcej osób i cięższe przypadki się tam obserwuje. Czasami nie tylko rodzimy, ale też czasami prowadzimy obserwacje, bo jest większa ilość personelu i większa możliwość jeden na jeden z pacjentką. I zawsze warto porozmawiać z położną, nawet wyprosić partnera. Słuchajcie, jakby tutaj apel do kobiet, że poród jest wasz, tak? Jakby ja rozumiem fajnie, że wszystko jest i partner i tak dalej i pytanie w drugim okresie partnera, czy nie jest głodny i czy nie jest mu słabo. To jest piękne, ale skupmy się też jako kobiety na sobie i jeżeli mamy jakiekolwiek, coś nam w głowie zaświta, że nie wiem, nie chcemy, żeby partner był przy tym czy przy tamtym, wyprośmy. Uwierzcie mi, że z moich obserwacji faceci są tak zestresowani podczas porodu, że on zrobi wszystko, co trzeba. Jakby powiesz mu, nie wiem, że potrzebujesz soli himalajskiej teraz z Nepalu, on pojedzie i do końca porodu ją zorganizuje. Dlatego tym bardziej, jeżeli chodzi o dyskomfort przy badaniu wewnętrznym, o drugi etap porodu, cokolwiek, zawsze rozmawiajmy. I naprawdę nie musisz nawet ty mówić tego partnerowi, tylko warto powiedzieć położnej i my jakby mamy obowiązek też zorganizować kobiecie, wiesz, wyprosić partnera, stworzyć jej warunki intymności, tak? Godnego porodu intymności. Także im więcej... Myślę, że to być może kiedyś zauważyłaś też, Natalia, ale że albo może udało ci się samej zastosować to przy porodzie, że generalnie... Czasem kobieta sama nie widzi, że coś nie gra, ale położna patrząc z boku na przykład mówi, to pan wyjdzie na jeszcze jedną kawę. Może taką teraz większą, bardziej rozwodnioną i zagryzie pączkiem jeszcze, bo tutaj się nic nie dzieje, jeszcze chwilę to potrwa. Tak, że tak trochę tą sytuację... Za spis KFC, więc my korzystamy z KFC, nie? Że jakby, a może pan jest głodny? Bo ja zazwyczaj też to moje pacjentki ze szkoły rodzenia zawsze się śmieją, ale ja naprawdę podkreślam wagę tego, że panowie nie mogą być głodni po porodu i muszą sobie zrobić kanapki. To jest element przygotowywania torby do porodu, bo panowie głodni są często nie do zniesienia. Ale że no tak, jasne. Czasem tak jest, że to widać z boku. W ogóle na porodówce wszystko wychodzi. Więc no to... właśnie, tak jak mówię, tam zawsze położna widzi, kto przyszedł do porodu z osób towarzyszących za karę, pod przymusem, kto przyszedł do decyzji takiej po prostu prawdziwej, uczciwej, że w porodzie się nie da grać. Tak. I jeżeli chcemy grać i długo nam się udaje, to i tak to pęknie. I nawet jak znamy najlepsze techniki, nie wiem, manipulacji, gdzieś tam jakichś właśnie gier takich psychologicznych, to po prostu w porodzie w pewnym momencie ta bańka pęka. Jeżeli nie chcemy, jeżeli my się czujemy niepewnie przy partnerze w danej sytuacji, bo ja rozumiem, jakby
nie widzę w tym problemu ani niczego złego, to nawet na jakiś czas ten partner może opuścić salę porodową. Nie ma teraz pandemii, bo w pandemii to było dużo trudniejsze, ale jeżeli nie ma jakichś obostrzeń, jakby partner może wychodzić, wchodzić i może, no nie jest to z jakąś nie wiadomo jaką częstotliwością, bo musi przechodzić przez izbę przyjęć, ale może to zrobić i dużo lepiej, jeżeli zrobi sobie nawet przerwę w tym samym porodzie, bo dla mężczyzn naprawdę, ale to na inny temat live ten partner, już kończę. Jakby pamiętajmy o tym, co do indukcji. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy najważniejsze na tej porodówce my i nasze dzieci i naprawdę wszystko się dzieje po to, żebyśmy mieli po porodzie dwie zdrowe osoby. Czasami trzy, a czasami cztery. I położna, żeby też zdrowa była po porodzie. No to tak, ale no jakby tutaj mam nadzieję, że położne, w sensie coraz więcej też jest mowy o tym, żeby położne o siebie dbały i ja o tym przez pewien czas zapomniałam, to się bardzo odbiło u mnie na zdrowiu, więc już teraz też fajnie i też młodszym koleżankom o tym powtarzam, też starszym w sumie, ale a propos jeszcze indukcji, bo była mowa chyba, nie powiedziałyśmy o tym, że też indukcja nie jest przeciwwskazaniem do żadnych pozycji wertykalnych. Że... A jeszcze tak jedno pytanie, indukcja, a no picie to, picie i spożywanie, może nie jedzenie jako obficie, ale spożywanie posiłków i nawodnienie, picie przy indukcji porodu. A widzę właśnie teraz komentarz, kobiety głodne Tak. też, szkoda, że szpital zakazuje jedzenia rodzącym. Jeżeli nie ma widoków na cięcie cesarskie, to jak najbardziej można jeść podczas indukcji i sam fakt indukcji nie jest skazaniem czy widokiem na cięcie cesarskie. Więc naprawdę, jeżeli nic się takiego nie działo poważnego, że my no, jesteśmy mocno przekonani o tym, jakby ryzyko cięcia cesarskiego jest wysokie, bo jakby też no, pamiętajmy, że samo cięcie cesarskie, w sensie czasami robi się cięcia cesarskie kobietom z ulicy, tak, z wypadków i tak dalej, one nie zachowały tego postu przedoperacyjnego. Więc to też nie jest coś śmiertelnego, ale jest to duże powikłanie. Masy zalegające w żołądku to jest duże powikłanie i może dojść do powikłań wynikających ze znieczulenia do operacji. To bardziej, no my jako ta strona ginekologiczno-położnicza czasami mamy takie walki z anestezjologami, że no nie wiedzieliśmy, że pani zjadła, no jakby trudno. Ale jak mi pani by mdlała czy coś, no to wolę, żeby pani zjadła albo no... Jezu, ale się z tym rozmawiam. Cesarskie, wiadomo, że dobrze jest być przygotowaną jak do każdej innej operacji. Po to te procedury są, żeby te zabiegi były jak najbardziej bezpieczne. Można A jak coś jest nieplanowe, to jest po prostu nieplanowe. Wskazaniem do jedzenia. Jak dobra, wygląda Natalia, to, że tylko powiem jeszcze, że bo coraz więcej mamy kobiet rodzących po 40 roku życia i jest u kobiet po 40 roku życia wskazanie do indukcji to jest 39,0 ze względu na niewydolność łożyska. No dobra, Natalia, bardzo Ci dziękuję. Nie będę Cię dłużej trzymać. Godzina nam ponad przyleciała. Bardzo fajna prezentacja, więc myślę, że temat jest bardzo interesujący i cały czas trzeba mówić i coraz bardziej jakby poruszać ten temat odczarowywania też indukcji i edukowania w tym zakresie, żeby to się stało taką normą, jak to, że kobieta może rodzić w pozycjach, może rodzić z partnerem i ma nieprzerwany kontakt skóra do skóry z dzieckiem. I ja zapraszam na Twój profil, zwłaszcza położne i studentki położnictwa, bo tam się będzie dużo dobrego działo z Martą. Marta, lekarz kobiet. Tak, i do Marty, lekarz kobiet. Live będzie zapisany też na YouTubie, ja go udostępnię także na Facebooku. Także dzięki wielkie, Natalia, i do zobaczenia. Mam nadzieję, że się we wrześniu widzimy. No, jeżeli uda mi się pozamieniać dyżury, bo to jest tutaj problem. Dobra. Ale jak nie we wrześniu na konferencji, to się widzimy gdziekolwiek indziej. Super, bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Odpoczywaj. Cześć.